Jak wiadomo, armia wszystko potrafi określić w sposób bardzo konkretny. Na przykład, co to jest armata? Armata to jest słup powietrza obity metalową blachą. No właśnie, motocyklista to jest człowiek odziany w kurtkę, spodnie, buty, rękawiczki, no oczywiście w kask. Kask to bardzo ważny element wyposażenia motocyklisty, zatem o kaskach w Monośladzie. Kiedy w połowie lat 60. wprowadzono obowiązek jeżdżenia w kaskach, przynajmniej w Polsce, nikt nie spodziewał się, jaką ewolucję przeżyją te w końcu bardzo ważne dla bezpieczeństwa elementy wyposażenia stroju motocyklisty. Witaj, Marcinie. Witam serdecznie, cześć. Z kim rozmawiać, jak nie z tobą. Słuchaj, kask naprawdę jest urządzeniem, które ma chronić motocyklistę przed efektami nieszczęśliwego wypadku. I stąd też pytanie od razu na początku, czy dobór kasku ma jakieś znaczenie, dobór pod kątem jego rozmiaru do głowy? Najistotniejsze znaczenie na bezpieczeństwo ma właśnie dobór odpowiedniego rozmiaru. Kask powinien przylegać na całej powierzchni głowy równomiernie. Najistotniejszą częścią natomiast jest część szczękowa. W tej części sprawdzamy, czy kask jest w odpowiednim rozmiarze. Ale to ma dotykać do szczęki? Nie. Chwytamy za kask i sprawdzamy, czy możemy go przesunąć na boki. Mhm. Kask powinien być osadzony na głowie w taki sposób, żeby ten ruch na boki przesuwał nam twarz. Kask nie powinien luźno się przesuwać. Czyli nawet jeżeli na początku trochę ciśnie, to nie ma się tym przejmować, on się ułoży do głowy. Tak jest, jak powiedziałeś. Naruszyłeś sprawę doboru do tego kasku do motocykla, więc podzielmy jakoś te kaski na typy. Najłatwiej podzielić je na kaski integralne, innymi słowy zamknięte, całe. Coraz częściej stosowane w przypadku turystyki szczególnie kaski z otwieraną szczęką i kaski otwarte. Tutaj mówimy o kaskach użytkowanych przez motocyklistów na drogach. To są te trzy podstawowe typy. Istotniejsze jest, żeby kask był w dobrym rozmiarze, nawet jeśli jest z niższej półki, niż żeby był zbyt duży, a był to kask super jakości. Natomiast jeśli mówimy już o samej konstrukcji kasków, to na pewno rozbieżności pomiędzy bezpieczeństwem pasywnym tak zwanym, czyli tym, co się stanie w przypadku już zdarzenia drogowego, no, są drastycznie różne pomiędzy producentami. Stary sposób budowania kasków to budujemy dużą skorupę z jakiegokolwiek materiału, czy to jest termoplastik, kompozyt, to już nie ma znaczenia, dużą skorupę i wypełniamy ją większą lub mniejszą ilością tych materiałów, które później tłumią od strony głowy uderzenie. Współczesny sposób budowania kasku to budujemy kask na kilku różnych rozmiarach skorup, czyli rozmiar S ma skorupę po prostu mniejszą. Czy możesz mi powiedzieć, jak skonstruowany jest taki kask? No, najistotniejszą częścią konstrukcyjną tego kasku jest skorupa. Tak. I teraz producenci, powiedzmy ci traktowani jako marki premium, w ich przypadku skorupa jest nawet z sześciowarstwowego kompozytu. I on stwarza najbardziej optymalny sposób ochrony głowy od zewnątrz. Mhm. Od środka stosuje się materiały o różnej gęstości, czyli tak, żeby od strony skorupy ten materiał był najbardziej twardy, od strony głowy najbardziej tłumił potencjalne uderzenie. Tworzy się, to już moglibyśmy przejść powolutku do kwestii wentylacji, która bardzo wpływa na bezpieczeństwo, ponieważ podnosi komfort użytkowania kasku, więc jesteśmy bardziej skupieni na prowadzeniu motocykla, a nie na tym, że coś tam nam przeszkadza. Mhm. Jeżeli chodzi o wentylację, no to właśnie wewnątrz kasku prowadzone są kanały wentylacyjne. To jest ciekawa rzecz, bo w tej kwestii korzysta się z bardzo zaawansowanych doświadczeń. Jakiś tunel aerodynamiczny. Dokładnie, właśnie. Słuchaj, pytanie jeszcze o wizjer. Wizjer jest bardzo ważną częścią każdego kasku. Czy te wizjery też przeszły jakąś tam metamorfozę? Wiem, że kiedyś to był kawał pleksiglasu i do widzenia. No to też dość ciekawy temat, bo w przypadku wizjerów kiedyś to był kawałek po prostu poliwęglanu zgięty pod wpływem temperatury. No i otrzymywaliśmy kawałek przesłonki, która ani nie była specjalnie wytrzymała, nie dawała jakiegoś specjalnego pola widzenia, dodatkowo bardzo szybko można było ją porysować. No i parowała. No i parowała dodatkowo. Teraz najczęściej producenci stosują takie rozwiązanie, że to jest to metodą wtryskową wykonany odlew z tworzywa sztucznego. No i kwestia później precyzji wykonania tego odlewu. Klasyfikuje się wizjery na klasy optyczne, tak samo jak w przypadku okularów. Mhm. Czyli wizjery mogą mieć klasę A+, mogą mieć niższą. No i jeżeli chodzi o wizjer, już dotknąłeś tego tematu, kwestia parowania, prawda? No, różnego typu sposoby producenci sobie zaadoptowali
aby to parowanie było ograniczone, czy wręcz kompletnie, żeby się go pozbyć. Jednym z nich jest właśnie wkładka antyparująca. Coraz więcej producentów stosuje to rozwiązanie. Zatem dowiedzieliśmy się jednego na pewno. Kaski przeszły straszliwe przemiany. W tej chwili to już praktycznie kosmos na głowie. Wyposażenie w wiele elementów, które pochodzą praktycznie rodem z kosmosu. I czasami warto pomyśleć o tym, że inwestycja w dość drogi motocykl powinna być połączona z inwestycją bardzo dobrej klasy kask, który w końcu chroni co? Głowę. I nie odbiera przyjemności z jazdy. Dzięki Ci bardzo. Istotne. Dziękuję uprzejmie.